beznadziejne jest społeczeństwo, które nie bierze pod uwagę wrażliwości i dobra dzieci. Jeden ksiądz zaczął swoje rekolekcje do gimnazjalistów, czyli takich dzieci, które już wkraczają trochę w dorosłość. Zaczął tak, że przepraszam was bardzo za wielu dorosłych, którzy podali wam narkotyki. Przepraszam was za wielu dorosłych, którzy was deprawują, podając wam pornografię. To nie wyście ją wymyślili, to wy ją dostaliście. Społeczeństwo, które traci wrażliwość na wrażliwość dzieci, które przestaje dbać o dzieci, o ich delikatny rozwój, o ich piękno i możliwości, aby wyjść im naprzeciw, staje się beznadziejnym społeczeństwem. I dzisiaj jest ta scena w Ewangelii, kiedy dorośli przeszkadzają dzieciom przyjść do Jezusa. Padają surowe słowa z ust Jezusa. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Pobłogosławił te dzieci i czytamy, że i odszedł stamtąd. Tak. Jezus jest zdegustowany właśnie taką mentalnością, która przestaje pragnąć dla dzieci największego dobra.